chowano bardzo często pod drzewami owocowymi. Albo na przykład jak stolarz z Wiste Waltersdorf, który schował fortunę w słoiku pod krzakiem porzeczek. Witam Was serdecznie w kolejnej przygodzie z przeszłością na moim autorskim kanale Łukasz Kazek History Story. Jak dobrze wiecie, już pół roku działamy razem z Danielem i z Krzyśkiem i wszystkie opowieści związane z przeszłością w moim wykonaniu możecie oglądać tylko i wyłącznie tutaj o godzinie 20 w każdy wtorek. Już na żadnym innym kanale nie. Siedzę sobie w Lubomierzu. Kiedyś to miasteczko nazywało się Liebenthal. I wszędzie w tych kamienicach, gdzie jestem, mieszkała ludność niemiecka. Po 1945 roku, po upadku i pokonaniu Hitlera, ziemie te trafiają do Polski. A ludzie, którzy tu mieszkają, muszą zostać wysiedleni. Ale oni wszyscy gorąco wierzą, że z powrotem tu wrócą. Wierzy ogrodnik, wierzy ślusarz, wierzy ministrant, wierzy także miejscowy pastor. Wszystkie warstwy społeczne wierzą, łącznie z generałem SS. Każdy z nich wie, że jeżeli weźmie swój dobytek, zostanie mu on zabrany przez Armię Czerwoną albo też przez milicję obywatelską. Więc ludzie ci zakopują swoje cenne rzeczy w nadziei, że powrócą i będą mogli je potem wydobyć. I piję sobie właśnie kawę z filiżanki, która ma 99 lat, bo tak smakuje historia. Właśnie tak jak teraz, w takim miejscu, gdzie jestem, w dawnym Liebenthal, a dzisiaj Lubomierzu, miasteczku, które jest pełne ukrytych właśnie takich skarbów. I o takich dzisiaj depozytach będzie ten właśnie odcinek. Nazywam się Łukasz Kazek. Dolny Śląsk to mój dom i zagadka, którą poznaję przez całe życie. 1835. Dwa stulecia. Podróż do wnętrza ziemi. Tutejsze tereny skrywają sekrety z czasów II wojny światowej, jak zasypane głęboko pod ziemią sztolnie, w których mogą wciąż znajdować się skarby. I tu w tym miejscu widzimy sztolnię Karl. Dolny Śląsk to też tajemnicze losy ludzi oskarżonych o czary i mrożące krew w żyłach historię seryjnych morderców. Poszukiwacze, idąc tropem tajnych dokumentów i starych map, od lat próbują rozwikłać wiele z nich. Zobacz, tu jest jeszcze keller, czyli jeszcze jedna piwnica. No to będzie adrenalina. Wyruszam w podróż, by zbadać kolejne tajemnice moich rodzinnych stron. Tajemnice Dolnego Śląska. Nowy program. Premiera 24 października o 21:00 tylko na History Channel. To, że Niemcy ukrywali swoje depozyty i kosztowności, swoje rodzinne pamiątki, to jest fakt bezsporny. Nie wszyscy do końca w to wierzą. Dzisiaj opowiem Wam historię o takim właśnie przypadku. Ktoś, chowając swój depozyt, bardzo bacznie do tego był przygotowany. Musiało być to miejsce, które się nie zmieni przez długi okres czasu, bo on nie wie, kiedy tu wróci, ale wie i czuje, że wróci. Muszą być to miejsca, które nie zostaną też zniszczone,
bo przecież widzi, że teraz na jego gospodarkę, do jego miasteczka przypływają Polacy. Więc na przykład takim miejscem idealnym są kapliczki. Przecież Polacy są wierzący. Nie zniszczą katolickiej kapliczki. Niemcy też byli katolikami. Stawiali je w polu, kiedy mieli przerwę w pracy, modlili się o plony, dziękowali za dobrą pogodę. I właśnie popatrzcie, takie dwie kapliczki sobie stoją. I Niemiec, który chował depozyt, chował je przy kaplicy, dwa kroki w prawo, w lewo, i kiedy wróci tu po 10-15 latach, odmierzy kroki i wykopie. Niemcy chowali naprawdę z myślą taką, aby wrócić i wykopać, i odnaleźć. Chowano bardzo często pod drzewami owocowymi. Albo na przykład jak stolarz z Wiste Waltersdorf, który schował fortunę w słoiku pod krzakiem porzeczek. Dlaczego pod porzeczkami? Dlatego, że wiedział, że kiedy Polacy zajmą jego dom, to porzeczek nie wytną, bo też będą chcieli je smakować. Też będą chcieli robić z nich kompot, też będą chcieli robić z nich konfitury. Ale na przykład buka czy dęba wytną, bo będą chcieli zbudować nową stodołę albo deski sprzedać i zarobić, a porzeczek nie. Stąd ta fortuna właśnie była schowana pod pożyczkami. Słuchajcie, to jest fortuna. Ja mam tutaj banknot 50 reichsmarek. 3 marki 50 pfenigów to była doba z pełnym wyżywieniem w schronisku górskim, na przykład Ellenbaude, w schronisku górskim Sowa. 3 marki 50 pfenigów, obiad, śniadanie, kolacja i nocleg. To za ten jeden banknot ja mógłbym ze swoją rodziną spędzić kilka dni. A tu fortuna. Wierzył, że wróci. W 2016 roku do Lubomierza przyjeżdżają Niemcy. Mają list i mają mapę. Mapę, którą sporządził dziadek. I list, który napisał dziadek. I który mieszkał w Lubomierzu, w Liebenthal. I był ogrodnikiem. I został stąd wysiedlony na początku lat 50. Mapę sporządza w Niemczech. Jest 1952 rok. A więc zobaczcie, 7 lat po wojnie, a on wierzy, że tu wróci. Na mapie zaznacza X-ami, gdzie schował swój depozyt. Mija ponad pół wieku. Wnuczkowie dostają mapę po dziadku, dziadek umiera i przyjeżdżają tutaj, gdzie ja teraz jestem, z tą mapą. Idą, mają kartkę z napisem, że są dobrymi Niemcami, po polsku napis, i nikomu nic nie chcą przeszkadzać. Idą do gospodarza polskiego prosić o łopatę. To jest tragikomiczna sytuacja, ale tak dokładnie było. Ja też nie mogłem w to uwierzyć. Biorą tą łopatę i idą pod jedynego rosnącego tu obok tych kapliczek srebrnego świerka. Dziadek, który zakopał depozyt, posadził jako znak na nim srebrnego świerka. Nie ma takiego żadnego w okolicy. Tylko to drzewo już jest wielkie, duże, a wtedy, kiedy było sadzone, było maluteńkie. Zaczynają kopać, ale drugi gospodarz obserwuje to i nie wytrzymuje. Dzwoni po policję i po straż miejską. Niemcy zaczynają kopać, ale wykopują tylko niewielki dołek koło srebrnego dużego świerka, bo przyjeżdża już policja i straż miejska. Niemcy nie są zaznajomieni z polskim prawem. Wszystko, co leży w ziemi, jest własnością państwa polskiego. To państwo polskie decyduje o wydobyciu, o przyznaniu nagrody. Takie są przepisy. To nie jest już ich. Przyjeżdża policja, oni się płoszą, pokazują znowu kartkę, że nie mieli problemu, że nie szukają problemu, że są dobrymi Niemcami, że dziadek napisał, że tu jest mapa, że tu jest list i na podstawie tego przyjechali, nic więcej. Wystraszeni uciekają. Burmistrz i władze Lubomierza dokańczają za nich dzieła, sprowadzają konserwatora zabytków i ze wszystkimi formalnościami rozpoczyna się kopanie pod świerkiem. Okazuje się, że znajdują się tam dwa słoiki. Ale kiedy dziadek zakopywał te słoiki i sadził świerka, nie przypuszczał, że minie ponad grubo pół wieku. Świerk się rozrósł. Korzenie rozbiły w kawałki słoiki. Dostała się wilgoć,
maź, ziemia. I to nie był już tak doskonały depozyt, który wtedy był chowany. Ale jeżeli są rzeczy ze srebra, ze złota i są kamienie szlachetne, to żadna wilgoć i żadna rdza tego nie ruszy. Dziadek wspominał ogrodnik właśnie, ich, tych Niemców, ten ogrodnik stąd, z Lubomierza wspominał, że był tam zegarek złoty. Rzeczywiście czyszczą, jest zegarek ze złota, jest biżuteria, są kolczyki, są broszki, są spinki, jest pióro, jest srebrna papierośnica podarowana przez dyplomatę japońskiego w Berlinie. Ktoś stąd był związany z dyplomacją III Rzeszy i spotkał się w Berlinie z dyplomatą japońskim i dostał taką papierośnicę. Wszystko to jest wyciągnięte, wydobyte, zamknięte w szafie pancernej w Urzędzie Miasta w Lubomierzu. Czeka się na decyzję, odczyszczenie, co dalej ze skarbem. Oczywiście lubomierzanie i władze miasta lokalne chcą, aby skarb został u nich tutaj na miejscu. I doprowadzają do tego, że skarb zostaje na miejscu i dzisiaj można go oglądać w muzeum właśnie Kargula i Pawlaka, bo Lubomierz oprócz tego, że znajduje się tu depozyty, słynie z kręcenia filmów, jak na przykład słynnej komedii Sami Swoi. W tym depozycie nie było dokumentów takich jak w niektórych innych depozytach, jak na przykład prawo jazdy na płótnie, zachowane idealnie, ze zdjęciem i ze znaczkami, jak na przykład książeczka oszczędnościowa z Narodowego Banku z Walimia, gdzie po dzień dzisiejszy znajdują się oszczędności życia kogoś, który tą książeczkę wtedy, w 1946 roku, kiedy był wysiedlany, schował. Ale te rzeczy spokojnie można dotykać i oglądać. Chciałbym was zaprosić jeszcze do obejrzenia serialu Tajemnice Dolnego Śląska Telewizji History Channel, dlatego że w tym serialu jest unikalny film nagrany podczas wyciągania właśnie tych słoików i tych skarbów. I ten film użyczył nam właśnie jeden z funkcjonariuszy, który był przy wydobyciu. Serial ma premierę 24 października o godzinie 21 roku 2023. Zapraszam was na niego serdecznie. Właśnie przyszedł do nas, chyba chciał skosztować kawki, kotek lubomierski, bardzo grzeczny i kochany, ale już mu się, widzę, znudziło przebywać z historii. Story. Chciałby skosztować kawki. Słuchajcie, w 1810 roku na rozkaz króla Prus Wilhelma III miano sekularyzować, czyli całkowicie zamknąć zakony katolickie. 53 zakony męskie i 13 zakonów żeńskich. Na liście tych 13 był zakon benedyktynek z Lubomierza. W 1810 roku przeoryca Friedrich ukryła garnek ze złotymi monetami. Gdzieś koło figury świętego Nepomucyna i biegnącego go obok mostu. I jak 40 lat później remontowały władze pruskie ten most, to taka była silna opowieść o tym ukrytym skarbie, że musieli postawić dwóch żandarmów, którzy pilnowali, czy czasami skarbu nie ma. Nie znaleziono. A więc niby legenda. Ale mija wiek, jest 1970 rok i młodzi chłopcy z Lubomierza bawią się koło niewielkiej świątyni pańskiej. Pierwsza połowa lat 70. dwóch młodych chłopców i jeszcze jakaś większa zgraja bawią się w Indian i konwboi przy małej świątyni pańskiej w Lubomierzu. Związanej oczywiście z benedyktynkami, które w 1810 roku zostały całkowicie z rozkazu króla pruskiego zamknięte jako klasztor. Bawią się w tych Indian i konwboi, a obok kura drapie sobie łapką w darni, w ziemi.
i słońce zachodzi. Te ostatnie promienie padają na to miejsce, gdzie kura grzebała tam łapą w poszukiwaniu drzownic czy innego robactwa do zjedzenia, które jedzą robaki. I nagle to miejsce zaczyna się mienić różnego rodzaju kolorami. Chłopcy zostawiają te swoje pistolety, podkradają się, gonią tą kurę, a tam monety w jakimś garnku. Zaczynają to rozgrzebywać, garnek pęka, więc co robią? Biorą koszulki za pazuchę, ładują te monety. Rozchodzą się do domów i zaczyna się dopiero akcja, kiedy ktoś dowiaduje się o tym i służba bezpieczeństwa, milicja otaczają domy tych chłopców, gdzie właśnie spoczywają, są schowane te monety. W 70-tych latach byli to młodzi chłopcy. Później już na początku lat 2000, kiedy jeden z nich nie żył, a drugi jeszcze żył, to powiedział do swoich przyjaciół tak: jeżeli Bóg chce kogoś ukarać, to daje mu skarb, żeby stracił głowę i wszystko, co wiąże się tak naprawdę z funkcjonowaniem, z życiem. Bo tyle oszczędności życiowych i tyle pieniędzy zostało wydanych, aby dawać łapówki, aby opłacać adwokatów i próbować wyciągnąć ich z komunistycznego więzienia i aparatu bezpieczeństwa. Wiecie, że tych chłopców zawołano na komisariat i powiedziano im, aby wrzucili tam te wszystkie monety, które znaleźli, które ze sobą mają. Bo milicja odkopała ten garnek, posklejała go całego i on czekał na komisariacie. I ci chłopcy wrzucili te monety, które mieli jeszcze wtedy ze sobą. Część oczywiście zostało rozparcelowane po kolekcjonerach i wyszło, że mniej więcej ponad troszeczkę pół garnka było. A ten kawałek wierzchu po prostu się rozszedł. I za to praktycznie przez cały okres PRL-u byli ciągani po komisariatach, po prokuraturach i po komunistycznych więzieniach. Dawny ewangelicki poniemiecki cmentarz w Lubomierzu. Adaptowany później na cmentarz katolicki, polski. Ale gdzieniegdzie jeszcze poniemieckie nagrobki widać, jak tutaj ze złamanym krzyżem i jeszcze z inskrypcją po niemiecku w gotyku, kto jest tu pochowany. W latach 80. było ich znacznie więcej. I w latach 80. miejscowy grabarz, kopiąc na tym cmentarzu dół pod polskiego nieboszczyka, z polską trumną, znajduje malutki słoiczek ze złotymi monetami z Transylwanii. Zabiera go po cichu i trafia do niego do domu. Jest z nim cały czas, ale kiedy grabarz umiera, to później ten właśnie wydobyty stąd skarb trafia do Niemiec, do dobrego antykwariatu. Ale na koniec znam jeszcze jedną ciekawą historię z Lubomierza, który naprawdę skarbem stoi. Otóż w 2008 roku remontuje się ratusz i w kopule wieży ratusza puszka. Otwierają tą puszkę, a tam XIX-wieczne dokumenty z lat 1801-1874. Okazuje się, że są fenomenalnymi dokumentami, bo to kronika miasta z tamtego okresu. Co robią władze Lubomierza? Przetłumaczają ją, odkrywają i wydają w 2014 roku już w języku polskim. Skarb ze słoików w muzeum, a kronikę w języku polskim możecie dostać właśnie tutaj, w Lubomierzu. Pamiętajcie również o moim serialu, o drugim sezonie Przygód z historią, Tajemnice Dolnego Śląska, telewizji History Channel, bo właśnie w tym serialu znajdziecie unikalne rozmowy z ludźmi z Lubomierza, których ja dzisiaj nie byłem tu w stanie zdobyć. Znajdziecie też również niezwykle arcyciekawy film, nagrania, kiedy ten depozyt spod srebrnego świerka w słoikach był wyciągany. W tym piękny złoty zegarek ogrodnika z Libenthal. Dziękuję.
Dziękujemy wam, że jesteście z nami. Pamiętajcie, naszym hasłem jest to, że bez was nie ma nas. I za każdą kawę i za każde wsparcie przez YouTube mega, mega wam dziękuję. Zresztą za kawy i wsparcie za latę w górę wysyłamy wam gadżetów pełną furę. Ekotorby, naszywki History Story, naklejki, magnesy, pocztówki z pozdrowieniami kanału, książkę faszystowską Mać z osobistym autografem i wiele jeszcze innych unikalnych gadżetów z kolekcji Łukasz Kazek History Story. Do zobaczenia w każdy wtorek o 20:00 i tylko na kanale Łukasz Kazek History Story. Nigdzie indziej już nie.